tym odcinku przypomnę udział w wojnie okrętów podwodnych typu 2, które niedoceniane odegrały znaczącą rolę w działaniach II wojny światowej. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy niemal od razu rozpoczęto budowę okrętów podwodnych dla niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. 16 marca 1935 roku Adolf Hitler wypowiedział warunki traktatu wersalskiego, a miesiąc później oficjalnie ogłosił, że Niemcy zaczynają budowę okrętów podwodnych. Nie spotkało się to z żadną reakcją państw europejskich, takich jak Francja czy Anglia, co w przyszłości miało jeszcze bardziej zachęcić Hitlera do łamania prawa międzynarodowego. Późniejsza aneksja Austrii i zajęcie Czechosłowacji uważane było przez Hitlera za cichą akceptację państw zachodnich. W niemieckich biurach konstrukcyjnych szybko powstawały nowe plany, a stocznie również szybko budowały nowe okręty podwodne, tak zwane U-boty. Pierwszy U-bot typu 2A zwodowany został już 15 czerwca 1935 roku, a dwa tygodnie później wszedł do służby. Pierwsze okręty typu 2 były nazywane kaczkami lub kajakami i nazwa ta przyległa do nich na stałe ze względu na małą wyporność 254 BRT. Były to okręty przeznaczone do działań przybrzeżnych. Okręt typu 2A mógł się zanurzać maksymalnie na 100 metrów. Prędkość maksymalna nawodna wynosiła 13 węzłów. Uzbrojony był w 3 dziobowe wyrzutnie torped, kaliber 533 mm, z zapasem 5 torped. Załoga liczyła 25 do 27 ludzi. Wybudowano tylko 6 okrętów typu 2A. Kolejnym typem U-bota była seria 2B, unowocześniona wersja 2A. Typu 2B w sumie wybudowano 23 sztuki. Trzecią serią typu 2 była wersja 2C, którą budowano w latach 1937-1940. W wersji 2C wybudowano 8 okrętów. Czwartą serią okrętów typu 2 była seria 2D, których wybudowano 16 okrętów. W chwili wybuchu wojny komandor Karl Dönitz dysponował 57 U-botami, z których 30 sztuk stanowiły jednostki typu 2. Były to 6 sztuk typu 2A, 18 2B i 6 typ 2C. Boty typu 2 głównie były wykorzystywane do szkolenia nowych załóg, lecz w czasie wojny z różnych okresach znaczna część była przydzielana do flotyli frontowych. Po wybuchu wojny pierwsze U-boty typu 2 wyszły ze swych baz 22 sierpnia 1939 roku, by blokować polskie wybrzeże. Były to U-14, U-18 dowódca kapitan Max Hermann Bauer oraz U-22 dowódca kapitan Werner Winter. 2 września U-18 natknął się na płynącego na powierzchni polski okręt podwodny ORP Żbik, lecz kapitan Bauer postanowił poczekać z atakiem na poranek, co prawdopodobnie ocaliło polski okręt podwodny. Następnego wieczoru 3 września 1939 roku zniszczenia uniknął następny polski okręt podwodny – ORP Sęp. Wystrzelona torpeda z U-14 wybuchła około 200 metrów za rufą jednostki. 7 września, tuż przed północą, zaatakowany został ORP Żbik. Torpeda wystrzelona przez U-22 dowódca kapitan Werner Winter zameldował o zniszczeniu polskiego okrętu podwodnego, co nie było prawdą, lecz za rzekomy sukces otrzymał krzyż żelazny od samego Hitlera. Historia dowódcy U-12 do dziś stanowi nieznaną i jedną z tysięcy niewyjaśnionych zagadek II wojny światowej, której do końca nigdy tak naprawdę nie uda się wyjaśnić. Jedynie w wyobraźni możemy snuć prawdopodobne okoliczności w przypadku kapitana lejtenanta Dietricha von den Ropa. U-12 prawdopodobnie wszedł na brytyjskie pole minowe. Dwa tygodnie później na dno poszedł U-16, dowódca kapitan Horst Wellner, zatopiony 25 października przez brytyjskie niszczyciele. Nikt z załogi U-16 nie przeżył. Wydawałoby się, że zapas 5 torped nie gwarantuje wysokich wyników w zatopieniach. Lecz rekordzistą był Heinz Scheringen,
dowódca U-13 Ubota typu 2B, który uzyskał wynik 37 400 BRT. W kwietniu 1940 roku Uboty typu 2 wzięły udział w inwazji Norwegii i Danii. Stracono w tym okresie pierwszy wprowadzony do służby ubot w roku 1935, U-1. Po operacjach roku 1940 wycofano prawie wszystkie uboty typu 2 z powrotem do szkolenia. U-9 był okrętem najbardziej wykorzystywanym i fotografowanym. Pewnie dlatego, że dowódcami okrętu byli późniejsi asy Ubotwaffe, m.in. kapitan Wolfgang Kluth, który w dwóch patrolach zatopił frachtowce o wyporności 7100 BRT. Kapitan Wolfgang Kluth zginął tragicznie 5 dni po podpisaniu kapitulacji, 13 maja 1945 roku, zastrzelony przez pomyłkę przez wartownika. 31 maja został zatopiony rekordzista zatopień U-13 przez brytyjski słup HMS Weston, którego bomby głębinowe posłały U-13 na dno wraz z całą załogą. Można było przypuszczać, że dowódcy ubotów typu 2 nie osiągną znaczących sukcesów, lecz tacy dowódcy jak Otto Kretschmer, Wolfgang Kluth, Klaus Korth, Erich Topp, Jürgen Osten czy Herbert Wolfhard, którzy w późniejszym okresie stali się asami Ubotwaffe, osiągali znaczące sukcesy na tym typie ubota. Ciekawy rozdział historii działań ubotów typu 2B stanowi historia 30. Ubotflotylli, utworzonej w październiku 1942 roku. Pierwszym dowódcą 30. Ubotflotylli został komandor podporucznik Helmut Rosenbaum, który zginął tragicznie 10 maja 1944 roku w katastrofie lotniczej, w przeddzień swoich 31. urodzin. W skład 30. Ubotflotylli wchodziły okręty podwodne U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 i U-24. Na przełomie kwietnia i sierpnia 1942 roku okręty zostały pozbawione wyposażenia i rozbrojone, po czym specjalnymi platformami Kuchle-Majera przetransportowano je drogą lądową przez niemal całą okupowaną Europę, z niemieckiego portu Kilonia do rumuńskiej Konstancji nad Morzem Czarnym. W ciągu 2 lat działań okręty 30. Ubotflotylli zatopiły 16 statków o łącznym tonażu 21 220 BRT. W sierpniu 1944 roku, gdy Rumunia przeszła na stronę aliantów, okręty, które jeszcze pozostały, U-19, U-20, U-23 i U-24, zostały zatopione przez własne załogi, którym rozkazano przedrzeć się do Niemiec. Jednak wszyscy zostali złapani na terenie Turcji i internowani. Przez wiele lat po wojnie nie było wiadomo, jakie były losy 30. Ubotflotylli. Dlatego doczekała się ona miana zaginionej flotylli Hitlera. Gdy w lipcu 1940 roku zaczęły działać bazy niemieckich okrętów podwodnych w zdobytych francuskich portach Zatoki Biskajskiej, uboty typu 2 atakowały aliancką żeglugę w zachodnich rejonach Wielkiej Brytanii. Czwartą serią typu 2 była seria oznaczona jako 2D. Okręt różnił się od typu 2A długością o 3 metry, większą wypornością, która wzrosła z 254 do 314 ton oraz zasięgiem do 5650 mil morskich. Jednak większość ubotów typu 2 została przydzielona do szkolnych flotylli w celu szkolenia nowych załóg lub też były przeznaczone do testowania nowinek technicznych, takich jak na przykład chrapy. W maju 1945 roku większość okrętów typu 2 została zniszczona przez własne załogi. Ogółem w czasie wojny okręty typu 2 zatopiły tonaż 540 219 BRT.